za mną się schował księżyc, ale śliczny jest, pełnia albo blisko. O, wyłazi zza chmur, ale i tak go nie widać. Po prawej Strasburg, a tymczasem kapitan żeglugi szuwarowej Kot przedstawia cykl Wierzchem na smoku, czyli Przypały i wały Kota obrzympały. Ale kiedyś nagram prawdziwe intro. O, jest, jest, jest! Tam na górze. Zapomniałem dolać AdBlue. No już psia krew. Cholerna skleroza. Bordeaux i dalej. Dzięki, chłopaki, za danie mi drogi. Wyłączamy eko i do przodu. Bordeaux N10 z zakazami wyprzedzania bezsensownymi i dalej. Uwielbiam tą część podróży. To mówiłem już i będę powtarzał. Równina nad Zatoką Biskajską. Dafik po prostu sunie jak jacht po gładkim jeziorze przy lekkim wietrze. Cichutko nawet. No kurczę. Szkoda, że jeszcze tylko 87 km, czyli godzinka jazdy i Bordeaux. Tak, ostrzeżenie o fotoradarze. Sprzęt ostrzegający o fotoradarach we Francji jest nielegalny i nawet zagrożony karą do 4000 euro. Więc mam nadzieję, że jeśli mnie nawet zatrzymają, to wpadnę na pomysł, żeby wyłączyć w porę właśnie opcję pokazywania fotoradarów. No, grzeczniutko, grzeczniutko, bo ograniczenie do 80. Nie, karetka, a nie policaje. Okej, zasuwamy, dajemy gazu. Kurczę. Bezpiecznie. Bordeaux. Przede mną dwa razy Hiszpan Piszpan. Ale trzeba się ich trzymać. Oni wiedzą jak jechać. Gdzie zwalniać i tak dalej. Tyle, że leje, a ja nie jestem aż takim dobrym kierowcą jak oni, więc jestem przerażony. No ale zobaczymy. Ciasno, kurde, mimo że północ prawie. Gadam dużo, bo jestem przerażony. Okej. No to... Jadymy. Skubańcy, cała seria wyprzedzają, że tylko furczy. Co, ograniczenie? Potrzymaj mi piwo. Kurde. Szacun, chłopaki. Hiszpan, piszpan, każdy jeden. Pierwszy z mostów. Oczywiście rzeki nie widać. O, znowu mi się włączył na tryb eko.
zgadnijcie, skąd ten koleś. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Tak, po podwójnej tablicy rejestracyjnej można poznać. Hiszpan, piszpan, kolejny. Ech. Druga z rzek. Kurczę, nawet nie wiem, czy jest przypływ, czy odpływ. Tylko ciemność widzę i deszcz. Brzeg, bo drzewa. Pauza 45 minut w zatoczce. Zaczynam w strachu, żeby mnie jakaś żandarmeria nie dziabła. No ale trzeba, kurde balans. I później za 20 km rondo, więc prawdopodobnie będzie to już... To już ta, o właśnie, ta landówka. I tutaj to objazd ten, którym nie należy się przejmować, tylko jechać prosto. Tak, i to 160, czyli 2,5 godziny jazdy landówką. Czekam na, aż ten gość przejedzie, brat rycerz, i ruszam. Dzięki, bracie rycerzu, za osłonę, którą mi dałeś. No i kurczę, mokro, ślisko, więc w tych, na landówce będzie powolutku 80 najwyżej. I szczęścia, bracie rycerzu, szerokości i przyczepności. Kot out, bez odbioru, ale ruch jak na godzinę drugą z kawałkiem przepotężny. No najważniejsze oczywiście ostrożność, bo tak jak powiedziałem, mokro i ślisko. A druga rzecz, nie zapomnieć o tych fotoradarach, zwłaszcza o tym nowym, który tam jest postawiony, świeżo wmurowany i jeszcze nieoznaczony. Więc trzeba go będzie po prostu wypatrzeć. No, właśnie chciałem podziękować temu bratu rycerzowi, że jedzie przede mną powoli i bezpiecznie, dzięki temu jadę za nim, nie będę go nawet wyprzedzał, a tu kurna 86 na godzinę, więc auć, przerażające. Ciekawe, że ciężarówka przed tym bratem rycerzem pojechała tak, jak mi radzi nawigacja. Ciekawe, czy on wiedział, co robi, czy po prostu pojechał ten, no nie wiem. Nadal fascynuje mnie, jaki to ogrom są te ciężarówki. Po prostu wow. Naprawdę kurczę blade. No i ja coś takiego prowadzę. A z rzeczy bardziej prozaicznych co chwila muszę wyłączać tryb eko. Dobra. Ten z przodu już zniknął za zakrętem, ten z tyłu pewnie zaraz mnie wyprzedzi i też poleci do przodu. Skubaniutki. Spoko wodza. No, to jeszcze tylko przetrwać te remonty, ten odcinek z remontami i już będzie wszystko w porządku. Już będzie prawie że z górki, przynajmniej Francja. Bo Niemcy z tym przepotwornym ruchem to... Niemcy to...
jutrze dopiero. A nie, właściwie to jutro. Po kolejnym odpoczynku. Aha, znowu. No, słabo widać, ale te takie niebieskawe plamki to już przebija wschód słońca, bo jest godzina piąta. Więc przebija wschód słońca przez chmury. W Polsce pewnie już widno, bo do najdłuższego dnia w roku to w sumie miesiąc. No miesiąc, kilka dni. Pojawił się błąd. O, tu. Ostrzeżenie przynajmniej o zbyt wysokiej temperaturze spalin, więc jeszcze nie wyłączam silnika. Może trochę ostygnie, kurde, balans. No tak jest, jak się długo jedzie, to on się pojawia, ten błąd, jak się zwolni. Dobra, póki co. Może się drzemnę albo co? Śpiulkać, śpiulkać. Kiepsko. Nie udało mi się zdrzemnąć. Jeszcze 2 minuty w takim razie. Myślałem, że godzinkę sobie prześpię, ale no nie udało się. I później 4 godziny jazdy zostaje. Całkiem możliwe, że dotrę nawet za ten parking z pomnikiem. O bogowie! Ptasiory śpiewają na zewnątrz. Tak, godzina 5:40. Kiedy pobudka zagrała, energetyki przyszykowane, kawa przyszykowana, ta przedwczorajsza. O bogowie, ciekawe, czy będzie wystarczająco mały ruch, żeby się przemknąć na drugą stronę i zerknąć na ten pomnik. Zdjęcie jakieś zrobić, sfilmować. Kurde. Dobra. O Jezu. Parę łyków kawy i ruszam. Fatalnie. 4 godziny. Ciężko będzie. Trzymajcie się. Lecę prosto w otchłań. Właśnie minąłem parking, ledwo, nie wiem, 4 minuty od miejsca, gdzie stałem, i już są puste miejsca, wolne rajki. Tja. No trudno. Na szczęście nikt mnie nie dziabnął. Taki widok. O. No ładny, ładny widok. Bardziej bym się cieszył, gdybym miał troszkę drzemki za sobą. Kurde, balans. Psia krew. Dymi. W tej chwili nie, bo jadę z góry, ale... A teraz, ponieważ pogoda jest mocno bezwietrzna, to z tyłu zostało naprawdę taki dywan wręcz dymu na autostradzie. Jak zwykle pełen zachwyt, tylko za późno, za późno. Patrzcie na te... Na te zamglone... Ach! Co widać? Wciurność. No i znikło. A ja się zagapiłem.
odmiany ten kamer dodał kolorów i to całkiem ładnych. Mrrr. Mam wrażenie, że Francja zaczyna się upodabniać do Niemiec. To jest trzeci taki odcinek. Niestety, ruch jest taki, że pewnie dałbym radę przeskoczyć na drugą stronę, ale byłoby to mocno ryzykowne. O ile nie będzie jakiejś kładki w pobliżu parkingu, no to tylko ubikacja i chodu, bo to już 3 godziny jazdy, ponad 3 godziny. Bieda. Parking zamknięty. Więc tak czy tak, a nawet siak i owak, nie ma wjazdu na parking. Psie krwie. I do Jasnej Anielki, ciasnej, niespodziewanej. Szkoda. Wciórności. Dobra, może wytrzymam jeszcze jakoś te 40 minut na przykład. I muszę sobie chyba zmierzyć ciśnienie i w ogóle. Zobaczymy. No niestety wziąłem za mało pieniędzy. Jakoś te drobne się dziwnie rozeszły i nie kupiłem takich fajnych magnesików. Takie fajne magnesiki były, no po prostu, i nie kupiłem nawet jednego. We Francji te magnesy na lodówkę to są drogie, ale ładne. Ten, dobra. Trzeba ruszać dalej, bo zostało mi jeszcze 53 minuty jazdy, czyli z pół godziny jeszcze można pojechać ze 40 km. O bogowie, kobieta w wykopie. Ciekawe, co ona tam robi. A zatrzymałem się tutaj po prostu w celu zdrowotnym. Żeby skorzystać z ubikacji, bo no, to, co zawsze podkreślam, kierowcy, jeszcze pojadę, nie, a później kłopoty z pęcherzem, nerkami, jelitami i tak dalej. I to nieraz bardzo niebezpieczne. Dobra, ruszam. Wow. Ale fajna fala uderzeniowa idzie od tego samochodu przede mną, tej ciężarówki. Ja też taką robię. Ja? Wreszcie pogoda. Będzie ciężko zasnąć. Dobra. Stoję o parking wcześniej. Miałbym jeszcze 21 minut jazdy. Prawdopodobnie za 12 minut miałbym kolejny parking, który sobie wziąłem, ale niekoniecznie. Niestety wadą Aygo jest to, że pokazuje nie skręć za 12 km na przykład, nie? Tylko pokazuje jedź prosto przez 12 km i dopiero później na 3 km wcześniej mówi za 3 km skręć w prawo. Więc ja nie wiem, czy ten czas jest do tego miejsca, czy do tego. Nie, tutaj lepszy jest Road Lords, bo on pokazał, proszę, 13 km skręć w prawo. No to jeszcze tutaj dobrze. Ale już stwierdziłem, że nie będę ryzykował. Tam może nie być miejsca, a tutaj jest. No i stoję.
No to śpiulkać, śpiulkać, 11 godzin pauzy i ruszam na nockę znowu. Na zewnątrz ptaszki śpiewają. Chciałem dolać AdBlue do zbiornika. No i dolałem, może udało mi się dolać kilka litrów może. Puściła mi się krew z nosa. Ciekawe, że wcześniej, jak zrobiłem ponad 1000 na skakance, bo obok zatrzymała się śliczna, nie wiem, Rumunka czy coś w francuskim samochodzie w każdym razie. Szczuplutka, drobna, o bogowie. I to mnie zdopingowało, żeby walnąć, prawda, całkiem sporo tych skakanek. No nic. Ale to dobrze, bo jakby mi przy niej zaczęło lać się z nosa, to już byłaby zupełna plama. No to dobra. Zaraz będzie 11 godzin i ruszam. Godzina 21 i tyle. I znowu 10 godzin jazdy. Mało spałem w dzień, bo się nie udało. Zresztą gorąco było trochę. Ejku, no. Muszę znaleźć, gdzie mam resztę tych tamponów, bo gdzieś mam jeszcze trochę. Może do Polski starczy. Szlak jasny, no. Leje się ze mnie znowu jak z zarzynanej kaczki, no. Cholera jasna, miałem już ruszać. No dobrze, że mnie nie złapało w trakcie drogi, ale z drugiej strony, no miałem ruszać, no. Nie mogło złapać wcześniej, no kurde mol. Nawet leżeć nie mogę, bo już się aż dławię, no. Tak, wiem, teoretycznie nie powinno się leżeć, bo się można właśnie zadławić, ale kurde, nie nadążam połykać po prostu, no. Szlak jasny. A denerwuję się tak bardzo, bo dzień zdążyłem rozpocząć, no. Czas leci. Cholera jasna. Dobra, przestało już lecieć. Mam nadzieję, że samochód odpali i że uda mi się wyjechać, bo ten tu wyjechał, kurde. Tak się ustawił daleko, że kurde, nie wiem. No, ale najpierw trzeba obadać światła i te kierunkowskazy są, stopy są. Wyjdę teraz i sprawdzę, jak tam jest ze światłami. Oponki okopałem wcześniej, no i ruszam. Dobra, wyjechałem z rajki, ale słychać zniechęcenie w moim głosie. Ja piórkuję. Kierunkowskazu, to nie wpadł na pomysł, że ja mogę chcieć jechać tutaj psia krew. Jaka pustka, czy ja nie powinienem był sprawdzić? Czy może zakaz dla ciężarówek? No to byłaby heca. Poniedziałek zakaz, środa zakaz, a idźcie.
już adres rozładunku, czyli to gdzieś tam pod Warszawą, więc co by tu rzec, żeby nie skłamać. Nie będzie nocnego wjeżdżania do firmy, tylko dzienne. Ups. Mam nadzieję, że się nie zestresuję i nie rozwalę bramy. Tak, ciągle mnie to stresuje. Najlepiej umiałem cofać, jak jeździłem chłodnio. Bo tam było tylko cofanie, tylko pod rampę, nie było załadunków z boków, więc za każdym razem musiałem podjechać. I to był niezły trening. No ale zapomniałem już, jak to jest. Tak, francuski parking. Wjazd do francuskiego parkingu. Nie wiem, czy widać, ale to był taki długi rząd ciężarówek. I teraz będzie wyjazd z francuskiego parkingu. Przynajmniej jest luźniej niż w Niemczech, bo w Niemczech potrafią ścigać, że nie wolno... O, już jest rząd ciężarówek, ale nawet krótki. Bo mijałem parkingi, w których było... O, jeszcze tutaj stali. Taki długi, długi rząd ciężarówek. W Niemczech to od razu ścigają, że tu nie wolno stać. Nicht wolno stać. Ty musisz spadać stąd. Ja, Volkswagen Golf, zweizylinder dieselmaschinen, brot mit Wurst. Troszkę zaczyna mi się chcieć spać, mimo że wypiłem sporego energetyka i trochę kawy. No niestety, ale cały dzień w przytomności, praktycznie cały dzień, może 2 godziny się przespałem. Nie wróży to dobrze. Kurczę, z tymi 20 paroma tonami porównym, to on pali 22 litry na setkę. Wow! Coś takiego. To ostatnie 15 minut, prawda? I bieżące zużycie paliwa. Niesamowite. No ale to porównym. A w Niemczech ta ściana płaczu to będzie 140 przynajmniej. Mam nadzieję, że dobrze wyliczyłem jednak ilość paliwa. Jeszcze 1100 km do stacji benzynacji. A, i żeby było jasne, nie jadę 80, tylko prawie na odcięciu. 88. No, bardzo ładnie idę po równym. Jak to podsłuchałem rozmowę dwóch szoferaków, nie? Jeden mówił, że jedzie renówką i drugi coś tam się z niego zaśmiał, a on mówi: nie no, z górki to nawet ładnie idzie. No. Po lewej mijam Kolmar. No i powolutku czas szukać jakiegoś miejsca, jakiejś zatoczki bezpiecznej na to, żeby zrobić pauzę i kawę, bo mi się chyba skończyło. Przyznaję, hamowanie było troszkę gwałtowne, ale stoję w zatoczce na autostradzie. Względny spokój. Dobra, trzeba wyciągnąć kuchenkę, zrobić kawę i się drzemnąć. Och, nie widać. Niestety.
filmuję teraz niebo. O. Ale nie widać go niestety. Te chmury tak wyglądają jak w grach komputerowych. W pierwszym Doomie, pierwszym, drugim Doomie na przykład, nie? Takie chmury tam były i tak to wygląda. Ach, szkoda. Dobra. O, drzemka była taka płytka i krótka, ledwo, ledwo. Więc... O, słabiutko, słabiutko. No, ale... O, trzeba ruszać. Ile sobie po przerwie zrobiłem? Godzinę. Dobra. O, bogowie. Dobra. No to teraz powinienem dotrzeć gdzieś nawet za... Znaczy w okolice Karlsruhe. Nawet za morze. I dopiero drugi przystanek. Dobra. I tak około 900 km do stacji benzynacznej, na której mam dotankować. Może starczy. No, pieniędzy. Spory na Francji. Rheinkraft Iffesheim. Ach, mam nadzieję, że te płytki tam w całości jednak są. Patrzę, to ten wskaźnik paliwa jakoś tak przerażająco szybko idzie w dół. Ajajajajaj. Jest to powód do zmartwienia. Muzeum Sinsheim. Chętnie bym się tu wybrał. Właśnie nie wiem, czy to są Concordy, czy to tu 144. Ale tak czy tak wygląda to wszystko miodnie. No, wyrównałem na prawe lusterko. Nawet całkiem nieźle. Tyle, że jestem kretynem, bo mogłem wjechać tutaj. A teraz już bym musiał wyjeżdżać, coś, kurde, a bzykać to wszystko. Za godzinkę ruszam dalej. W ciurności. Ale trzeba być naprawdę ślepym kretynem. Dobra. Śpiulkać, śpiulkać. Godzina 5:15. Kolejne rajki pojawiają się wolne. O, ludzie ruszają, czyli zaczyna się niewygodny okres, kiedy będzie ruch. O, bogowie, ale też będą rajki. Dobra. Siusiu, paciorek i w drogę. A, firma Saiyan. Czyżby wielbiciel Son Goku i serialu Smocze Jaja? Puścili mnie oczywiście ludzie na drogę, więc jadę. I zapomniałem, co jeszcze chciałem powiedzieć. No cóż, zmęczenie. Ach, 800 km do stacji benzynacji.
czyli do Zgorzelca, tam parę kilometrów za Zgorzelcem. O, no zobaczymy. 4 godziny 23 minuty jazdy zostało. Właśnie skończył się zakaz wyprzedzania dla ciężarówek, co nie znaczy, że nie wyprzedzali wcześniej, bo przecież te zakazy w Niemczech są bez sensu w większości wypadków. No i jadę na Norymbergę. Nie na żaden Würzburg, bo to bez sensu jednak. Tak jak mówiłem podczas jazdy w tamtą stronę, wcale tamtędy nie jest lepiej, być może jest mniejszy ruch, nie wiem, ale i tak bardzo dużo tych, jakim tam, robót drogowych. Tu jest jednak robót drogowych mniej. Reaktor czy zwykła elektrownia? Chyba zwykła, sądząc, że po tym, że kominy są. Ciekawe. O, woda! Oj, niebezpiecznie. Chyba nie dopatrzyłem. Bo tu zakaz wyprzedzania, przynajmniej tutaj, jest dopiero od 6, czyli za 23 minuty. Jest 5:38 w tej chwili, czyli za 22 minuty już. Więc tamci być może mogli jeszcze wyprzedzać. Ja też wyprzedziłem, Niemiaszek mnie obtrąbił, mijając mnie. Nie się zdenerwował, że go zablokowałem, no bo przecież lewy pas jest dla niego, zupełnie jak w Polsce. Do Norymbergi 2 godziny drogi i jeszcze za Norymbergę kolejne 2, jeśli nic się nie wydarzy oczywiście, jakiś korek czy coś. No i śpiulkać. Chyba na 9 godzin śpiulkania będzie. Nie wiem, jaka jest logika Niemiaszków. Zaczęła się... Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Zaczęła się trzypasmowa autostrada. I ograniczenie, zakaz wyprzedzania dla ciężarówek i ograniczenie prędkości totalne. O co tu chodzi, no? Dziwna ta logika Niemiaszków. Naprawdę dziwna, niezwykła i niespotykana. No i bezwzględny właśnie zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. Kurde. Zachowałem się jak prawdziwy szoferak. To znaczy, tutaj brat rycerz wyjeżdżał z parkingu, a ja zjechałem na lewą stronę. Kiedyś się bałem takie numery robić, ale... Powolutku i... Kończąc pracę, mam nadzieję, że kończąc pracę, nabrałem, przywróciłem właściwie te właściwe odruchy i umiejętności. Co się temu Dafiku stało? No, rozbujał się i wyprzedza, że hej. Tyle, że to już ostatnie minuty wyprzedzania, no ale... Wow! Cie choroba! Dobra, Dafik. Dałeś radę. Chyba ostatnie wyprzedzenie było. Po
prawej parking Hohenlohe, duży. Wiąże mi się z nim wspomnienie, że tu po raz ostatni chyba widziałem, Boże, jak on miał, chyba Sergiej, Białorusin, którego dwa razy musiałem, że tak powiem, namierzać, jak jeszcze za czasów pracy w Kermie, bo nagle urywał się z nim kontakt i kończyło się, prawda, tym, że musiałem znajdować samochód, robić zdjęcie, przesyłać szefowi, gdzieś tam na parkingu go znajdować, nie, że on jest, że istnieje i tak dalej, nie? Bo facet zapijał po prostu i koniec, nie? I 3-4 dni kontaktu z nim nie ma. Przyjeżdżał i no ale szefie, dać mnie szansu, daj mnie szansu, nie? No i kolejna ten, no i w końcu jak wrócił za którymś razem z Hiszpanii właśnie, teraz co wracaliśmy razem, znaczy teraz, no wtedy, tutaj chyba ja pojechałem wcześniej, on później, czy jakoś tak, a później słyszałem, że już nawet pieniędzy nie odebrał, tylko hodu i zniknął. To były śmieszne czasy. Widzicie tą falę uderzeniową na krzakach? No teraz nie widać. Ale była, była. Spokojniutko, 82 w tej chwili, bo pod górkę. A na równym 83 za nim. No bo paliwo trzeba oszczędzać, żeby dojechać do Zgorzelca i tam, no żebym nie musiał tankować tutaj gdzieś w Niemczech te 750 km. Oj, cieniutko, cieniutko. Właśnie sobie uświadomiłem, refleks, nie? Ale właśnie sobie uświadomiłem, że to, co widzę na przeciwległym pasie, to jest... To jest korek od kilkunastu już kilometrów. Wow. No dobrze, że chwilowo na tym pasie nie ma takiego korka. Natomiast tfu, żeby nie zapeszyć, nadal 83 na godzinę. Jezu, ten korek to już tak z 50 km. Raz troszkę szybciej, raz troszkę wolniej. No masakra dla czasu pracy, dla zasięgu. Wow. Dobrze, że jadę w przeciwną stronę. Pewnie mnóstwo przekroczeń czasu będzie. Mam nadzieję, że w tą stronę czegoś takiego nie będzie. Auć. Przerażające. Był znak taki włączany. Staugefahr. Stau, no to korek, kurcze blade. Zmartwiłem się. Fahr to nie wiem, prędkość, coś takiego. Psia krew. A, czyżby tamten się skończył, a ten się zaczyna? Myślę, że marzeniem sporej części kierowców jest autostrada tranzytowa. Żeby wjeżdżało się w Polsce i zjechać można było tylko na parę parkingów, a tak to zjazd z niej tylko na granicy francuskiej po prostu. Wow! Ale by było fajnie. Zdaje się, że tam, gdzie jadę, to pogoda nie rozpieszcza. Ale wygląda klimatycznie. Przede mną ściana płaczu.
Dobra, panie Hiszpan, Piszpan. Gazu, gazu. O. Jest naprawdę paskudnie. Powiedziałbym, że obrzydliwie. To jest ten rok, który ma być najcieplejszy. Dobra, to pora zająć się usiłowaniem, żeby zasnąć. Nie? A wieczorkiem znowu. Żeby tak na rano być na rozładunku. No i później znowu gdzieś, bo niestety na bazen nie dotrę. Zostanie mi jakieś 100 km czy coś w tym rodzaju. Więc, no nie, więcej. Zostanie mi z 200 km. Zaraz policzę. Bo to tak na styk zabraknie. Na rozładunek 732 km, czyli w czasie 9-godzinnego dnia pracy, znaczy jazdy, nie dojadę. No, ewentualnie nie zostanie nawet na manewrowanie pod rampę, więc nie da rady. Prawdopodobnie gdzieś w okolicach Piotrkowa, może za Piotrkowem, wyjdzie mi postój. To zjem jakiś taki ciepły obiad tam fajny, bo tam fajne są albo McDonald's, albo bar, restauracja jakaś będzie. Złoty Bażan, coś takiego. Okej. I pojutrze firma. Okej. Dobra, coś zjeść i śpiąkać, chyba. Pauza 11 godzin zaliczona. Nie było sensu po prostu wcześniej jechać. Chyba, żebym zrobił taki numer, jak szefostwo radzi, że 4,5 godziny jazdy i znowu 9 godzin pauzy. Czasami to pozwala podskoczyć i zaoszczędzić 45 minut pauzy. No, trzeba się będzie przesiąść teraz na nocny czas, na dzienny czas jakoś tam przeskoczyć, prawda? Ale póki co Niemcy, które lepiej przejechać nocą, już miejsca wszystkie parkingowe zajęte. Najwięcej przypałów jest zawsze na sam koniec, prawda? Człowiek już się śpieszy, już chce do domciu, już chce, żeby to wszystko jakoś zakończyć, pozamykać. I wtedy jest najwięcej lekceważenia, śpieszenia się i tak dalej. Trzymajcie kciuki, żeby udało mi się powstrzymać od tego wszystkiego. I o, jeszcze jedno, trzymajcie kciuki, żeby paliwa starczyło na te 260 bodajże kilometrów do stacji benzynacji. Żebym nie musiał dokupować. Bo wiadomo, że wysuszenie baku może zaowocować tym, że paliwo jeszcze będzie, ale jak na pochyłości samochód się przechyli, no to nagle okaże się, że paliwo spłynęło niżej, znaczy w drugi koniec baku i koniec. No jemy, ledwo wyruszyłem. No, coś tam jest wyraźnie. Rzeka samochodów stoi. No wypadek jest, ale to w drugą stronę, a nie w tym kierunku domu. W kierunku kopa kolego jest wypadek. W kierunku Polski teraz jadę. To cała góra stoi, ale zaraz powiem, jadę po to i zobaczę, co tam się stanęło. Dobrze, lepiej.
Czyli też wpakuję się w korek, ja piórkuję. Osobówka. Dobry uczynek. Powiedziałem temu panu, że nie ma lewego tylnego kierunkowskazu w naczepie. Ależ jestem fajny gość. Następną skręć w prawo. Zatankowałem. Poprzednim razem wziąłem jeszcze cudzy rachunek. I szef do mnie, prawda, SS-mana pisze, że dlaczego 1800 litrów, nie? No i zimno mi się zrobiło, że może ktoś na mój rachunek zatankował, ale później patrzę, a tam inny numer w ogóle kierowcy, w ogóle ten. Ja nie wbijam w ogóle takich rzeczy. I przede wszystkim 45 minut przed tym, zanim rozpocząłem tankowanie. Oczywiście to nie musi o niczym świadczyć, no ale w każdej razie ten. Za 90 metrów wjedź na rondo. Potem skręć w trzeci zjazd. Nie, skręcam w pierwszy i idę na burgera. Natomiast szef jeszcze, prawda, zanim to zauważyłem, no to w takim przerażeniu powiedziałem, żeby sprawdził na te, w trzeci zjazd, na koncie karty i tak dalej. Szef odpisał: sprawdzę. I to zabrzmiało groźnie, no powiało grozą po prostu. Na szczęście wszystko się wyjaśniło. Burger. Niestety sklep zamknięty, więc nie odbiorę 10 zł z mojego poprzedniego tutaj stania. Ech. Zmieniam trasę. Zmieniaj. O Jezu. Potem skręć w trzeci skręt w prawo. No, zaparkuję tu przy tym, na tym zakazie, no może nikt się nie będzie awanturował. Tylko na pół godzinki, żeby zjeść ten burgera i już zwalniam, no. Nie bądźcie ludzie tacy zasadniczy. Ponieważ zacząłem w drodze zasypiać, to stwierdziłem, że zatrzymam się. Oczywiście prawidłowość jest taka, że jak jest stacja benzynacja, a jeszcze McDonald's, no to miejsca nie ma, ale tutaj akurat to jest taki parking bez stacji benzynacji i miejsca są. I tak mniej niż jeden cykl na dotarcie do firmy, więc spokojnie powinienem dać radę w piątek rano być. W piątek rano być w nocy nawet. Może się uda, zależy do której będzie to czynny rozładunek. To może zdążę jeszcze dzisiaj się rozładować, bo jest godzina jakaś tam 4:25. No, śpiulkać.
a obok jakaś taka rozryczana chłodnia, tylko że chwilowo teraz nie działa, ale jak działa już, to działa. Dobrze, że ta kabina jest wyciszona. Kurczę, te autostrady w Polsce to zatłoczone gorzej niż w Niemczech normalnie, no. Jeszcze teraz... Jeszcze teraz ta w przeciwną stronę jest troszkę rozluźniona, ale niedawno jeszcze była tak zatłoczona jak ta, po której teraz ja jadę, nitka. O, już się pojawia. Tragedia. A teraz ja tutaj zjeżdżam na 50, którą wożę jacht nad Zalew Włocławski i później znowu w kierunku na Warszawę, Błonie. To tędy będę ciągnął łódkę, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. I będę wkurzał tiry, no bo jak to podpatrzyłem takie hasło, zdarza mi się jeździć naprawdę szybko, ale moja przyczepa nigdy nie przekracza 80. Ta przyczepa jeszcze wolniej jedzie. Znaczy ja jeszcze wolniej z nią jeżdżę. 80 to już taka... Zaczyna troszkę myszkować, mam wrażenie. A przynajmniej... przynajmniej tak się obawiam. O, zatrudnię kierowcę C plus E. Ciekawe, do czego? Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Tak, dziękuję. Też dziękuję. Kurde, nie przesadzaj. Odcinkowy pomiar prędkości, czyli dla ciężarówek 70 km na godzinę. Bożeż ty! Bodaj by cię gleja wtęchła. Sądząc po opisie na Google Maps, opiniach użytkowników, kierowców, to jestem na miejscu. Bez kaloszy nie wychodź, jak mówili. Dobra, podjechałem pod rampę taką, jak nie lubię, czyli rampę taką nie... no taką podstawianą, prawda? Nie ten... nie lubię głównie dlatego, że nie ma tam jakichś linii, do których mógłbym się odnieść i słabo mi wychodzi podjeżdżanie pod taką rampę. Jakby mi wychodziło dobrze podjeżdżanie pod inne rampy, pod takie normalne, no ale pod tą szczególnie słabo. No i niestety znowu, jak widzicie, krew z nosa. Kurde, schylę się do paleciary i leci ze mnie jak z zarzynanej kaczki, no. Kurde, balans. No, psia krew. No ale już na firmę, bez żadnych doładunków. Pogoda nie rozpieszcza. Porno i duszno, w ogóle tragedia. No ale może jakoś dotrę przynajmniej do jakiejś stacji, gdzie kupię sobie zapas kolejny tych tamponów, bo to są już wszystkie, jakie mam. 4 mi zostały. Fatalnie. Dobra. Trzymajcie kciuki, żebym się z tego wszystkiego wyplątał bez jakichś, kurczę, blade, dziwnych objawów. Cholera jasna. Naprawdę zaczynam się czuć coraz bardziej osłabiony. A ze śmiesznych rzeczy to rampa jest marki BAT. BUTT się pisze, co po angielsku znaczy tyłek, dupa, coś w tym rodzaju. Więc tak, nie wiem dlaczego Niemcy wybrali taką nazwę, ale okej, bo produkcji niemieckiej była. Przynajmniej tak mi się wydaje po napisach, jakie tam były. Dobra, ruszam. Oj, niedobrze, koledzy, niedobrze. Niedobrze.
kurczę, a już było prawie dobrze, no. Zachciało mi się obrócić i widocznie tam przykrzepnięte było już i znowu leci jak z zażynanej kaczki, no porównania innego, nie wiem, jak porównać. Tragedia. Tak, dziękuję. Do bani. Mam wrażenie w ogóle, że tampon ma jakieś przeciwkrzepliwe coś tam dodane, bo mam wrażenie, że jak sobie zrobię roladę z chusteczki do nosa albo papieru toaletowego, to to lepiej zastyga. Ale ciężko mi, nie jestem. No, ręki sobie uciąć nie dam, ale... Dobra, trzeba kolejny tampon wymienić. Jeszcze tylko dwa mi zostały. Jasny gwint. Minąłem właśnie skręt do Kermy, gdzie dwa sezony jeździłem. Parę historii mi się tam przypomniało. Ale wybaczcie, jestem naprawdę zmęczony. Może kiedyś opowiem. Centrum potworów. To tutaj Wiedźmin robił. Z dobrych wieści wjechałem za pierwszym razem. Ze złych wieści poległem w walce z myjką na BP, bo chciałem umyć chociaż kabinę. Z zewnątrz okazało się, że obsługa myjki na BP przekracza moje możliwości intelektualne. No to to było na tyle, jeśli chodzi o ten kurs. Trzymajcie się, pozdro i na razie. A ja kontynuuję wypakowywanie rzeczy. Muszę zdążyć, zanim zamkną wszystkie żabki, biedronki i inne gady, żeby kupić sobie tampony, bo mi się skończyły i zwijam w rulonik chusteczki higieniczne. O, tak to wygląda. No, na razie trzymajcie się. I trzymajcie kciuki.